A jak zostało wyznaczone człowiekowi raz umrzeć, a potem przychodzi sąd, tak też Chrystus, który został raz ofiarowany, aby ponieść grzechy wielu, ukaże się po raz drugi. Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 do 28 wersetu. Dwie rzeczy są wyznaczone dla ludzkości: śmierć i sąd. Pan Jezus doświadczył obu, ale jest między nimi wielka różnica. Śmierć człowieka jest z powodu jego własnego grzechu. Śmierć Pana Jezusa Chrystusa była z powodu grzechów innych. Podczas gdy sąd człowieka następuje po śmierci, sąd Pana Jezusa nastąpił przed śmiercią, gdy w trzech godzinach ciemności poniósł on Boży sąd za ludzkie winy, przez to, że był opuszczony przez Boga, zapewniając w ten sposób zbawienie tym, którzy go oczekują. Treny Jeremiaszowe 3:25. O jakiż to Zbawiciel, że umarł za mnie, od potępienia uczynił mnie wolnym. A jak zostało wyznaczone człowiekowi raz umrzeć, a potem przychodzi sąd, tak i też Chrystus, który raz został ofiarowany, aby ponieść grzechy wielu, ukaże się po raz drugi. Hebrajczyków 9:27-28.